Dzień dobry Państwu. Chcę dzisiaj nawiązać do piątkowego spotkania na Zoomie. Przede wszystkim nie wszyscy, którzy prosili mnie o link do tego spotkania, dostaną się na spotkanie, ponieważ na Zoomie jest 100 miejsc, a zgłosiło się o wiele więcej osób. Wszystkim potencjalnym chętnym wysłałam linki jednak, bo zawsze jest tak, że nie wszyscy deklarujący swój udział się pojawią. Wobec tego jest jakaś szansa dostania się mimo wszystko. Super, że tak Państwo zareagowali i że są zainteresowani jakimś działaniem. Jednak wielu z Państwa zrozumiało, że będzie to wykład z hiperfizyki. To nie będzie wykład. Wykłady są w ramach warsztatów online. Te warsztaty to jest cały cykl wykładów, są one płatne. I dane na ten temat są na stronie, a link do strony jest pod filmem, gdyby ktoś był chętny na wykłady z hiperfizyki. Spotkanie piątkowe jest po to, ażeby zainicjować działania prowadzące do zbudowania jakiejś organizacji, czy pomocy wzajemnej, czy po prostu poznania się. Ja na każdym kroku spotykam się z narzekaniami, że nie macie Państwo z kim rozmawiać, jesteście wyobcowani, wręcz wyklęci, a nawet przez najbliższych, czy przede wszystkim nawet przez najbliższych. Dlatego chcę Wam pomóc w stworzeniu platformy do różnego rodzaju kontaktu, do spotkania się z podobnymi do siebie ludźmi. Gęstość zaludnienia normalnymi inaczej jest bardzo mała, dlatego w środowiskach trudno spotkać podobnych do siebie. Możemy jedynie się skumulować online lub na specjalnych eventach w realu. Jak będzie cieplej, to zamierzam takie spotkanie zorganizować. Tymczasem pozostaje nam internet. Nie chciałabym, ażebyście liczyli tylko na mnie. Nie chcę niczego narzucać, ani nie daj Boże być guru. Chociaż niektórzy by chętnie mnie w tej roli widzieli. Ale ja nie chcę się w tej roli widzieć. Mogę co najwyżej proponować jakieś rozwiązania i podawać pomysły. Ważna jest jednak Wasza inicjatywa i Wasza realizacja pomysłu. To piątkowe forum ma m.in. wyodrębnić chętnych do działania, podzielić się pomysłami i zacząć się organizować. Najbliższe czasy bowiem mogą być trudne. To, jak będzie rozwijała się sytuacja, zależy w dużym stopniu od nas. Cel przemian jest określony i finalnie będzie dobrze, ale dróg do tego finału jest kilka. Jaką drogą to pójdzie, zależy od nas. Nie musimy robić rewolucji i ginąć na barykadach. Wcale nie o to chodzi. Musimy podziałać świadomością i wywrzeć nacisk na przestrzeń. Ten nacisk wywołuje właściwie każde działanie. Jedno działanie większy nacisk, inne mniejszy, ale jednak każde działanie wywołuje nacisk. Poza tym dla realizacji naszych pomysłów ważne jest, ażeby właśnie te pomysły były powszechne i stały się normą dla przestrzeni. Działa to tak, że przestrzeń wykonuje polecenia, które są typowe, a nie egzotyczne. Dlatego musimy podziałać w taki sposób, żeby typowe się stały. Tu ważna jest ilość drobniejszych nacisków. To zapełnia przestrzeń i niejako ją przyzwyczaja do nowego. Dlatego wpuszczajmy informacje, gdzie się da i ile się da. Media mainstreamu robią to stale, nasycając umysły i przestrzeń swoimi treściami. Dlatego ten Matrix, posiadający właśnie te media, ma taki ogromny wpływ i trudno go pokonać. Ale musimy to robić, tym bardziej, że to my mamy poparcie ze strony tak zwanych sił wyższych. My mamy poparcie. Te siły czekają na nasze inicjatywy i na nasze oczekiwania. Nie mogą bowiem nic zrobić dla nas i nas poprzeć bez naszej zgody. Wyraźmy więc taką zgodę i opracujmy jakiś plan działania. Nawet samo zebranie się w jednej idei, w takim ciągu idei, większej ilości ludzi czy dużej ilości ludzi stwarza ważny nacisk na przestrzeń i daje legitymizację działań dla pomocy dla nas. Nie ma innej drogi, tylko taka, w której
Giną przekonania stare i wchodzą nowe. Żadne wojny i żadne rewolucje nie zmienią świata, jeśli za tym nie pójdzie nowa świadomość. W takim razie twórzmy ją. Uzgodnimy nowe paradygmaty dla mentalu i zacznijmy je stosować. Te paradygmaty muszą być zgodne z prawami natury i prawem kosmicznym. Te, które w tej chwili obowiązują, są sprzeczne z czymkolwiek. Jest to alternatywna rzeczywistość, czyli niezgodna z prawem wszechświata. Można powiedzieć, że nielegalna rzeczywistość. Jest ona już likwidowana. Musimy przygotować się na tworzenie nowej rzeczywistości, aby chaos nie zastał nas z niczym. Zapraszam na spotkanie i pomyślenie, co można by zrobić.